mieszkańców Bolesławca i powiatu bolesławieckiego. Będę o tym pamiętał i też chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, iż jestem posłem ziemi bolesławieckiej. Tak to proszę traktować. Drugie chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że z przyjemnością patrzę na to, jak dobrze, profesjonalnie i porządnie przygotowaliście się do wyborów samorządowych. Prezentacja programu z rozbiciem na części składowe dotyczące kwestii wsparcia dla małych i drobnych przedsiębiorców, problemów natury społecznej, rodzin wielodzietnych, problemów infrastruktury, problemów związanych z rekreacją, sportem, szacunkiem dla spraw dziedzictwa kulturowego, patriotyzmu. To wszystko pokazuje, że podchodzicie do tego bardzo profesjonalnie i głęboko w to wierzę, to zostanie dostrzeżone i nagrodzone przez mieszkańców, przez wyborców, po prostu przez wyborców. Nie chcę być krytyczny wobec wszystkich innych samorządowców. Myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy decydują się startować w wyborach do rady gminy, powiatu, województwa, na wójtów, burmistrzów czy prezydentów, większość z nich ma, drodzy Państwo, dobre intencje. Myślę, że z niewielkimi wyjątkami, nielicznymi wyjątkami, większość tych ludzi rzeczywiście chce coś zrobić. Ale obawiam się, że po upływie 4, 8, 12, a czasami nawet i 16, 20 lat na danym stanowisku wójta, burmistrza, prezydenta, człowiek się wypala. Każdy z nas w pewnym momencie popada w rutynę. Każdy z nas w pewnym momencie uznaje, że jest już tak doskonały w tym, co robi, że właściwie nikt nie powinien go krytykować, nikt nie powinien mieć wobec niego żadnych zastrzeżeń. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie zapisało, że wójt, burmistrz i prezydent powinien piastować swoją funkcję nie dłużej niż dwie kadencje. Nie odwołuję się teraz do przykładu bolesławieckiego, ale znam bardzo wiele takich przykładów w Polsce, gdzie wójt, a już szczególnie burmistrz i prezydent, potrafili tak owinąć sobie wokół palca, mówiąc kolokwialnie, lokalne media, lokalnych autorytety, ludzi wpływu, generalnie rzecz biorąc, ludzi, którzy oddziałują na społeczeństwo lokalne, że tak naprawdę nikt nie miał odwagi przeciwko takiemu burmistrzowi czy takiemu prezydentowi wystartować w wyborach. Media nie bardzo chciały go krytykować, bo przecież ten burmistrz czy ten prezydent jest głównym reklamodawcą. Większość mieszkańców nie chciała krytykować pana burmistrza, bo przecież ten burmistrz jest głównym pracodawcą. Każdy, kto chociażby chciał przebudować altankę u siebie w domu, woli nie krytykować pana prezydenta, bo jednak będzie musiał pójść tam i za chwilkę poprosić o zgodę na jakąś przebudowę, na jakąś aranżację. To są sytuacje patologiczne. Nie da się z tym walczyć, drodzy Państwo, w sytuacji, w której wójt ma niestety, i takie przypadki się zdarzają, w swojej kieszeni lokalne media, lokalną prokuraturę, policję, sądownictwo i tak dalej. W kieszeni, co mam na myśli, jest z niej po prostu w tak bliskich i sympatycznych relacjach przyjacielskich, że nikt przeciwko niemu nie chce niczego powiedzieć, wystartować, nie chce go skrytykować, ocenić krytycznie. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że dwie kadencje to jest taki powiew świeżości dla polskiego samorządu terytorialnego. To jest taka gwarancja, że nowi, energiczni, z nowymi pomysłami ludzie pojawią się w samorządzie terytorialnym. Uważam, że tutaj na ziemi bolesławieckiej nie odnoszę się w tej chwili krytycznie, ponieważ nie znam tak dobrze przykładów rządzenia pana prezydenta, ale tutaj na ziemi bolesławieckiej potrzebna jest też świeża krew. Ludzie z nowymi pomysłami. Powiew świeżości, jeśli chodzi o pomysły i podejście do samorządu, do sprawowania tych niezwykle zaszczytnych funkcji, jakim jest fotel burmistrza, prezydenta, wójta, radnego sejmiku wojewódzkiego. I taką gwarancję dają kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy ludźmi, którzy na tle wielu innych kandydatów wyróżniają się nie tylko tą świeżością, tym autentycznym zaangażowaniem, ale dajemy też gwarancję uczciwości. I chcę Państwu powiedzieć, że to jest nasza marka. Nikt nie zarzuci kandydatom Prawa i Sprawiedliwości, że idą w tych wyborach z powodów własnych, merkantylnych, egoistycznych, partykularnych. Każdy z nas, kto podjął decyzję o starcie w wyborach, robi to dla interesu wspólnego, z pobudek patriotycznych, nieważne czy tych dużych, polskich, czy tych naszych małych ojczyzn, robimy to dlatego, że mamy taką potrzebę serca. Tak postrzegam naszą wspaniałą kandydatkę, panią Elżbietę Rospędowską. Tak widzę pełnego zapału, energii i dającego gwarancję nowych pomysłów naszego kandydata, pana Pogodę. Tak widzę wszystkich Państwa. Wierzę, że osiągniecie sukces. Jestem o tym przekonany, bo jest dobra pogoda, przepraszam, mocniej, dla Prawa i Sprawiedliwości.